Prześladuje mnie ta ciężarówka, kuźwa macie. Witajcie moi drodzy, pod blokiem piątek, piąteczek, piątunio, 13 odcineczek serii Co weekend w domu, czas zacząć. Obliczyłem, że do osiągnięcia 100 tysięcy subskrybentów potrzeba mi w tym tempie około 2 lat. Okej, utrzymajmy ten poziom, podejmuję rękawice, zobaczmy czy za 2 lata będziemy mogli się pochwalić srebrnym guzikiem od YouTube'a. Witam wszystkich, zaczynamy kolejny weekendzik, zobaczymy co będziemy robić. Na razie jadę chyba do Obi po przewody, bo w łazieneczce trzeba już przewody położyć. Zobaczymy co się dzieje w domu. Słyszałem, że mój kanarek zniósł jajka. Jeżeli to prawda, to zaraz je ugotuję i zjem na twardo, bo jestem głodny. Zaczynamy. Zobaczcie moi drodzy, ostatnie czapeczki, które zostały, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do wysyłki, no i ostatnie chyba dwie czy trzy koszulki do wysyłki już jutro i na razie sprawa rzeczy jest zamknięta. Kacperek i się okazało, że Kacperek jest panią Kacperkową, tak. Bo to jest jajko. Ta, 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 ta. Zaraz je ugotujemy i zjemy. Moja żona była w zoologicznym, w którym kupiła prawie rok temu kanarka. Oddali jej kasę, zwrot różnicy, bo kanarek jest droższy niż kanarkowa. No i mamy panią Kacperkową, co nie? To jest 3x1,5, to jest światełko. I 3x2,5 to są gniazdka. To są gniazdka i to jest 50 metrów i 50 metrów. Do tego mam puszeczki, krzyżyki. Zobaczymy, dzisiaj będziemy sobie, a jeszcze fugę kupiłem do płytek. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę. Wkładzenie prądu, ale po drodze jeszcze zajedziemy do mróweczki, do sklepu z materiałami budowlanymi. Także lecimy na działeczkę po drodze, lecimy po jakieś śrubki. I mam nadzieję, że się rozpogodzi. Jest sobota, godzina 6:30. Lecimy. Kurde, jeszcze musiałem się wrócić do domku, bo zapomniałem nerki, a tam mam przecież pieniążki. Nie tyle pieniążki, co... ładowarkę do telefonu. Po drodze po prostu ładuję sobie telefon. Ale też chciałem zobaczyć, czy mam przypadkiem w domu jakieś szczypce do cięcia tych kabli, bo czy ja je mam na działce? Nie wiem, zobaczę, czy mam szczypce w domu. No, nie znalazłem w domu szczypiec, ale wziąłem takie dodatkowe, słuchajcie, karteczki. O, takie karteczki wziąłem do naklejania na kable, co nie? Się przydadzą, żeby opisywać kable. Wziąłem trochę kasy na śrubki, wziąłem takie graty, które się mogą przydać do gruntowania i do szpachlowania. Jakie graty. Dobra, lecimy. Słuchajcie, kupiłem śruby, pani się pomyliła i za kilogram tych śrubek do... takich śrubeczek fajnych. Za kilogram pani się pomyliła i zapłaciłem 9 zł za kartonik. Kupiłem też taką rurę, 50-tkę. Do pionu, będę mógł sobie już pion i ono ma takie fajne właśnie zakończenie, że jest delikatnie o tak, nie? Że będzie można się wpiąć pod kątem fajnie już do pionu. Brakowało mi tej rurki, nie wiedziałem, że w ogóle taka istnieje. I teraz tak, słuchajcie moi drodzy, idziemy najpierw sprawdzić szczelność wody. Odkręcamy wodę i słuchamy, czy gdzieś syczy. Ale nie. Najpierw jednak pójdziemy coś zjeść dobrego. Wiecie, że kierowcy nie jedzą dobrze, co nie? Ale zobaczcie, co trafiło w moje ręce. Why food? To jest pełnowartościowy posiłek. Ze wszystkimi składnikami. Crazy coconut. Ha!
Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma YFood. Jeżeli jesteście zabiegani i ciągle poza domem tak jak ja, a chcecie zjeść coś lepszego niż śmieciowe żarcie, to polecam. I właśnie szukałem czegoś takiego, no kurde, ta firma się do mnie odezwała i jestem bardzo zadowolony, naprawdę, takie lokowanie to ja rozumiem. Naprawdę smaczny towar. I dostępny w różnych smakach. Jest to pełnowartościowy zamiennik normalnego posiłku. Pojemnik 500 ml ma 500 kalorii. Możesz wypić jako śniadanie, obiad czy kolację. Zabrać ze sobą wszędzie, gdzie tylko chcesz, bez potrzeby chłodzenia. Zapraszam do opisu filmu poniżej, gdzie znajdziecie link Misza10 z 10% rabatem. Sami możecie sobie przetestować i sprawdzić, jak to wchodzi. Crazy Coconut. Zwariowany kokos. Zobaczymy, czy po tym będę zwariowany kokos tutaj z robotą. Bierzemy się za robotę. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, odkręcamy wodę na domku. Powolutku. Okej, nie wiem, co zrobiłem. Sprawdźmy. Ciśnienie 2,8 bara. 2,8 bara. Tutaj. Tu powinna lecieć, czy nie? Nie powinna lecieć, bo nie ma połączenia. Tu powinna lecieć. Tu powinna lecieć woda. Oho, jest syczenie. Jest syczenie. O, jest woda, dobra. Jest woda. Tutaj jest woda. I tu powinna być woda. Jest syczenie, jest woda. Dobra, jest woda. To teraz obserwujemy. Obserwujemy, co tu się będzie działo i bawimy się dalej. Dobra, plan na dziś. Plan na dziś, moi drodzy. Dokończyć tutaj płytę, zagruntować narożniki, puścić kable. Kable puścimy po ścianie tego pokoju obok, żeby tam się nie w łazience nie kablować. I dokończyć półeczkę. I dokończyć tą półeczkę. Także to jest plan na dziś. A czy go wykonam? Myślę, że nie. Mamy ściany, można gruntować pod położenie kabli, tak? Tutaj będzie kabel szedł do grzejnika. A jeszcze sufit miałem tutaj dokręcić. Na końcówkach miałem jeszcze sufit dokręcić, nie? Ale to już można gruntować. Zagruntuję i sufit będę dokręcał. Cześć, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to witam serdecznie. Ja mam na imię Michał. A to, co widzisz, to jest wykańczanie domku, do którego mam zamiar uciec przed moją żoną. Ogólnie przed rodziną, przed światem. Mam zamiar tutaj po prostu zamieszkać. Taka ucieczka. Przynajmniej tak twierdzi moja żona. Idę wyrzucić dla piesków mięsko. Gdzie są te niewdzięczniki? Są, o Jezu. Niewdzięczniki. Jesteście najbardziej niewdzięczni. Jak zarosłyście. O Boże, jak zarosłyście. Co ja tu mam? No ta... No, wcinajcie sobie. Smacznego. Uzupełnię kable, elektrykę
i będzie można pierwsze szpachle dawać. Słuchajcie, w ranty, w dziury włączenia nie bawi się w żadne fizeliny, jakieś papierki, jakieś coś, nie bawię się, kupiłem dobry śmig, zbrojony i to wystarczy, bo wklejać to sobie może Mario Budowlaniec, którego pozdrawiam, on ma na pewno na to czas, ja nie mam ani czasu, ani ochoty, od razu jadę ze spoiną, prawda, z wiaderka, a gruntuję takim specyfikiem już od dawna, to jest głęboko penetrujący grunt, to jest śmig C50, o, śmig C50 do spoinowania bez łączenia żadnymi fizelinami i ultra grunt od Atlasa. To jest ultra grunt na OSB. Taki żółty. Zobaczycie może, na pewno zobaczycie, jeżeli zostaniecie na tym zajebistym kanale. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zasubskrybuj, żeby zobaczyć, jak wygląda ultra grunt taki żółty. I on jest na płytę OSB, ten ultra grunt. Pod klej, pod płytki. Jeżeli przyklei się klejem płytkę na ten ultra grunt, to po oderwaniu płytki odrywa się z OSB. Taki jest mocny ten ultra gruncik. A ja gruntuję dalej. Dobra, zagruntowałem, słuchajcie, tą ścianę i tak sobie myślę, że tu będzie gniazdko, tak, tu będzie lusterko, tu będzie umywalka, nad umywalką będzie lustro, będzie kinkiecik, światełko, tu będzie jakieś gniazdko, miało być tutaj, ale tu mi się kabel nie zmieści jednak w tą szczelinę, więc tu muszę puścić, tam będzie boiler, a tu przy kiblu chyba zrobię ładowarkę USB na telefon. Zagruntowane, śruby tutaj pokręcone, także jest czas, teraz już robimy elektrykę, puszczamy elektrykę, cała elektryka będzie szła po tamtej stronie ściany, będzie szła elektryka, żeby nie mieszać z wodą i no to puszczamy, no. Pierwszy kabelek, jesteście świadkami położenia przez moją osobę pierwszego kabelka. Pierwszy kabelek. Oczywiście puszka jest w miejscu na razie tylko tak, o, ale to jest światełko w tunelu. Światełko w łazieneczce. Światełko w łazieneczce jest położone jako pierwsze. Witamy. Masa śmig jest dosyć sztywna już w oryginale. Dobra, moi drodzy, jestem już zmęczony, jest godzina 19.12, jestem już zmęczony, ale trochę dzisiaj porobiłem, jestem zadowolony, jak na sobotę, dzisiaj rano przyjechałem, bo wstałem o 5.00. Zobaczcie, ułożyłem sobie dzisiaj troszeczkę pracy, patrzcie. Telegraficznym skrócie położyłem sobie tak: zasilanie grzejnika, zasilanie kinkiet, zasilanie światło główne,
zasilanie boiler. Tu mamy światełko, stryczek, zasilanie prądu do gniazdka i do gniazdek tam, jeszcze nie wyprowadzone, jeszcze zasilanie do światła nie jest doprowadzone, ale mam już na pierwszą warstwę położony gips szpachlowy, śmig C50 zbrojony na pierwszy ogień, także jestem zadowolony. Zaczyna się wszystko składać do kupy. Jedziemy do domu, bo Misza jest zmęczony. Zmęczony Misza jest. Dobra, i teraz najważniejszy teścik. Zakręciłem zawór. Zostawiam w rurach 3 bary. Tutaj nic nie cieknie. Tu nawet jest ciepło niepodłączone, więc jeżeli tutaj nic nie cieknie, ani nie kapie, dobra, to mówię, zostawiam w rurach 3 bary. Jeżeli jutro przyjadę i z kranu poleci ciśnienie, to znaczy, że jest szczelność 100%. Jaka ładna pogoda! Ładna pogoda, ale się zbieram. Zobaczcie tu po drodze, jak się już rozwija budowa. Już mają szkielet dachowy, czy tam więźbę, czy jak to się tam nazywa. Witam, moi drodzy, w niedzielę, witam serdecznie. Niedziela, poranek, godzina 7. Dzisiaj jedziemy na działeczkę z teściem, jego samochodem. Ja parkuję swojego strupa w jego garażu. Narobiłem się, zobaczcie, zrobiłem półeczkę. Chodźcie, to wam pokażę. Idziecie? Ściana prysznicowa pod kafelki gotowa. Tu będą kafelki i tu będą kafelki. A tu jeszcze nie skończyłem. Tu będzie zakrycie rury, więc nie ten. Półeczka zrobiona. Tu oczywiście Misza gapa i dał trochę za bardzo wyciął. Ale tak, to jest zagruntowane już, jak widać. Jezu, pierony. Zagruntowana jest podłoga, jeszcze raz ją zagruntuję i co? Jeszcze raz ją zagruntuję i do domku. Zaczyna to mieć ręce i nogi. Żegnam was z działeczki. Hej. Cześć, mordki, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Wezmę sobie tylko majka. Jedź. Jedź. Ten czerwony znak stopu nie zmieni się na zielony. Kurwa, mać kierowcy. Moi drodzy, podjeżdżam na rozładunek i w tym samym czasie podjechał tir. Solówka. Wbija się do mnie do biura
przede mnie i się pyta, czy go przepuszczę. A ja miałem tylko jeden karton, a on cztery palety. Podchodzi kierownik biura, pracownik z pieczątką i się pyta, który z panów pierwszy. Kierowca solówki mówi, żeby go przepuścić. A ja mówię, że no ja tylko mam jeden kartonik. A on mówi, ale ja mam leki ratujące życie. A kierownik pieczątki się pyta, a pan jakie ma leki? A to są jakieś inne niż ratujące życie? Moi drodzy, ja mówię... I mówię, a ja mam takie leki, że jakbym tu nie przyjechał, to nikt by nie umarł. No i słuchajcie, moi drodzy, oczywiście ja jako dobry obywatel i dobry kierowca, szanujący kolegów po fachu, nie przepuściłem kolegi z czterema paletami. On nie wiedział po prostu, że mam jeden karton tylko. Wyszedłem i patrzę, faktycznie na szybie ma napisane leki ratujące życie. WTF. To jak ja nie mam takiej kartki, to jakie ja mam leki? I po co one są? Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Z chęcią się dowiem, o co w tym chodzi. A jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Blisko domu miałem rozładunek, także jadę na noc do domu. Nie mam innej roboty na dzisiaj, więc poniedziałek kończę w bardzo ciekawy sposób. Jadę do domu, bo mnie kobita opieprza, że w busie za dużo czasu spędzam. Taki przykładzik. Na przykład jakiś serial. Sama do mnie zadzwoniła i czy poleciłbym jej jakiś serial? Normalny człowiek bierze w normalnej rodzinie i poleca żonie serial. Ja ostatnio oglądałem Synowie Anarchii, wciągnąłem pierwszy sezon w ciągu tygodnia i mówię jej, obejrzyj sobie Synowie Anarchii. Ja go wciągnąłem w ciągu tygodnia. Wiecie, co na to moja żona powiedziała? Zwracam uwagę, że sama się do mnie zgłosiła, żeby polecić jej jakiś serial. Powiedziała, że ona nie ma czasu, żeby seriale oglądać. No i oczywiście się pokłóciliśmy. Także każdą wolną chwilkę wracam do domu. Nie mam miejsca, żeby się zaparkować pod blokiem, bo jestem już pod blokiem. Nie mam miejsca, żeby zaparkować pod blokiem, dlatego jadę pod drzewa. Tam mam taką inną miejscóweczkę. Pod drzewa. I tam też zaparkuję. Dobra. Trzymajcie się, miśki. Moja żonka gdzieś tutaj sobie chodzi po osiedlu. Dziecko śpi, bo wpadło w pajęczyny. Moja córa ma także... Jak chce jej się bardzo spać, to chodzi i tak robi. To wiadomo, że zaraz będzie spała, co nie? Jak to by było? Jakby, wiadomo, z tego się wyrasta, co nie? Nie ma tak, że gościu siedzi na lekcji w szkole i to by było taka nieodparta pokusa. Karol, spać ci się chce. Nie, proszę pani. Jak to nie? Przecież widzę, że wpadłeś w pajęczynę. Oczywiście w domku instalacja jest szczelna. Teraz zostawiłem na cały tydzień napompowaną, czyli zamknięty zawór
zamknięty zawór i ciśnienie w instalacji. Przyjadę, zobaczę, czy w tygodniu też trzyma ciśnienie. Z tego, co zauważyłem, domek nadaje się już do pomalowania. Miała wytrzymać pół roku ta jedna warstwa, ale było tyle deszczu, tyle wilgoci, że po prostu... Co tam on ma? Sadolin chyba, to był sadolin. Ten sadolin został po prostu zmyty. Zmyty po prostu ze ścian. Tam gdzie jeszcze dokładnie było słońce, to po prostu deski są białe. Dlatego, uwaga, zakupiłem środek konserwujący. Będę malował domek. I czym to będę robił, dowiecie się w następnym odcineczku. Siemanko, we wtorek załadowałem towar. Załadowałem towar, lecimy do Łomży, nocowałem w domu. Z Łomży, jak będę wracał, to też zajadę na noc do domu, bo jutro mam załadunek w Warszawie, więc po drodze. Jeszcze tylko się zatrzymuję na chwilę, bo obrysówka mi spadła z kurnika. Wejdę sobie na palety i sobie obczaję ten temat. Ciekawe. A? I co tu się stało? Wyrwała się ze śrubów. Stawiam na drzewo, gałąź. Tu kolega. Ładujemy jeden ten. Ładujemy ten sam towar. Głodny jestem i jakiegoś sklepu szukam, żeby kupić jakieś te, jakąś kajzerkę i kawałek wędliny. I jak czasem mam ochotę na jakiś bar, to teraz nie, no chcę trochę zaoszczędzić pieniędzy, bo naprawdę jestem spłukany. A jeszcze kuchnię mam do odbioru już. Muszę przyczepkę przytargać teraz w ten weekend do domu. Bo to kuchnia będzie na palecie, plus blat, plus podłoga do kuchni. I minąłem 4 bary, jak czasem mam ochotę na jedzenie z baru, tak teraz minąłem 4 bary. Tam mleczne chyba nawet 2 były. Tak teraz mam ochotę na jakąś biedronkę. W sensie nie zjeść biedronki, tylko zjeść jakąś kajzerkę, to nie ma żadnej biedronki, no. Stoję sobie w Biedronce, układam zakupki pod kasą, a gościu mnie szturchnął i pyta: pan wali konia? Mówię: słucham? Pan wali konia? Kuźwa, po rękach poznał? Ja mówię: nie. Tak, pan wali konia. Wy nie! Tak, widziałem pana w internecie. No kuźwa, ktoś mnie nagrał w kurniku w okienku. Musiałem mieć otwarte. Wy nie! Tak, pan wali konia! Wy chyba pan! Nie, to pan! Pan wali konia! Wy człowieku, o co ci chodzi? Nagrał pan filmik taki. Ja oglądam pana. Tak jak pan dzwoni. Pan wali konia? Ja mówię... Człowieku, pan pieści jajka. Pan pieści jajka? A, no tak, pan pieści jajka. Ludzie się patrzą w kolejce na mnie. Wyszedłem na idiotę, co pieści jajka i wali konia. Wy człowieku, daj pan spokój, nie przy ludziach. Pan pieści jajka? Dobra, słuchajcie, wtorek minął bardzo sympatycznie. Podjeżdżam pod rampkę. Otwieram drzwi. Zrzucam leki nieratujące życia. To po co je przywiozłem? Ale kupujcie je, kupujcie te leki. Nie tylko ratujące życie. Dobra, muszę się skupić. Cześć!
moi drodzy, to na tyle w dzisiejszym odcineczku. Wszystko rozładowane we wtorek. Co weekend w domu się kończy. Kończy się. Ja składam dla Was ten filmik. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Nie wiem, czy to już wcześniej mówiłem. Ja lecę do domku, bo jutro mam załadunek pod Warszawą. Jestem w Łomży, więc będę przejeżdżał przez domek i sobie tam przenocuję, odświeżę się i jutro rano ładuję. Jutro jest środa, jutro zrzucam i wieczorkiem jadę już do domku też i zaczynam długi weekend. Tak jak wspomniałem, mam zamówiony olej, mam do położenia płytki, więc to będę robił w następnym odcinku, czyli będę kładł już podłogę w łazience. Terakotę, gres, dokładnie gres będę kładł i może coś nagra się. Spróbuję Wam uruchomić timelapsa z malowania domku. Jak będzie ładna pogoda, to pomalujemy, zakonserwujemy domek. A na jaki kolor dowiecie się w następnym odcinku. Także żegnam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Trzymajcie się i do zobaczyska za tydzień. Hej!